To jest inwestycja służąca muzyce. Muzyce we wszystkich jej odcieniach, rodzajach, typach, gatunkach, epokach i oczywiście tym, którzy kochają jej słuchać i oczywiście tym, którzy uwielbiają wykonywać. A więc i chórom będzie służyła, i solistom, i wielkim orkiestrom, i przede wszystkim wrocławianom, bo ci oni będą na co dzień mogli korzystać z tej oferty muzycznej. Wrocław ma znakomite tradycje muzyczne i ma ogromną liczbę chętnych słuchaczy. Sama budowla stwarza świetne warunki do prowadzenia na przykład zajęć edukacyjnych dla młodzieży, ponieważ od razu w jej projekcie uwzględniają potrzeby człowieka żyjącego w XXI wieku, a więc zarówno potrzeby niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi, jak i potrzeby prowadzenia specjalnych zajęć dla wybranych grup w ramach programów edukacyjnych. Wreszcie jest to instytucja, która będzie tak naprawdę skupiała całe życie muzyczne Dolnego Śląska. Będzie taką soczewką, w której to wszystko będzie się wydarzało. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co przyciąga mnie na koncerty, bo chodzę na nie od tak dawna, że nie pamiętam, co mnie motywowało, kiedy po raz pierwszy kupiłam karnet do filharmonii jako 13-latka. I od tej pory zostałam muzyce wierna, bo po prostu nie umiałam sobie wyobrazić życia bez muzyki. Ale wymarzonych koncertów jest zbyt wiele na to, żeby potrafiła wymienić, co chciałabym tak naprawdę usłyszeć. Do Wrocławia w ogóle warto przyjechać, z tysiąca powodów, a forum jest na pewno jednym z najważniejszych. Tak naprawdę myślę, że poradzi sobie świetnie na mapie kulturalnej Polski, wtedy kiedy zostanie opublikowany program wydarzeń na najbliższy sezon i runą ludzie do kasy i zaczną kupować karnety.